Ostatnia sesja Rady Powiatu Kętrzyńskiego właściwie nie wniosła żadnych zmian. Na początku sesji powiatowa jedenastka usunęła z porządku obrad punkt dotyczący Senior Plus. Wprowadziła natomiast oświadczenie, w którym to twierdzi, że starosta we wniosku o powołanie komisarza rządowego zawarł nieprawdziwe informacje. Wnosimy o wprowadzenie do porządku sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego w dniu 31 maja 2017 roku punktu w porządku obrad, to jest oświadczenie radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w sprawie pisma starosty kętrzyńskiego Ryszarda Miedziówki z dnia 27 kwietnia 2017 roku skierowanego do wojewody warmińsko-mazurskiego. Kolejny temat, który wzbudził wiele emocji, to sytuacja szpitala kętrzyńskiego. I choć dyrektor tłumaczył, że jest dramatyczna, to żadne argumenty nie docierały do grupy, która ma większość w Radzie. Powiatowa jedenastka zablokowała budżet, a wcześniej wyrzuciła z niego 5-milionową dotację. Bardzo się cieszę, panie radny. Moje wystąpienia, tak jak pan to określił, dramatyczne, rzeczywiście takie są, nie są dla mnie wygodne. W ogóle rola petenta, dyrektora szpitala powiatowego jako petenta w Radzie jest bardzo niewygodna i to jest chyba zrozumiałe. Nie chcę dramatyzować, chociaż nieraz te liczby i moje wypowiedzi wskazują jednoznacznie na bardzo trudną sytuację szpitala. To, o czym pan wspomniał, czym może się skończyć koniec roku dla szpitala, to tutaj chyba nie trzeba dodawać bardziej dramatycznych sformułowań, prawda? Jeżeli chodzi o dotacje, to złożyliśmy je do zarządu 24 kwietnia. Mam również informację przesłaną z zarządu, że informacja o tych dotacjach i ich treść została przekazana przewodniczącemu Rady Powiatu. Każda z tych próśb o dotacje jest PIK-8 na łączną sumę 1 321 zł. Jest oczywiście w pewnym zarysie przedstawiona, w zarysie, bo w formie dotacji nie są zawarte kosztorysy, ale staramy się, żeby te nasze oczekiwania w stosunku do konkretnych sprzętów, które aplikujemy, były bardzo konkretne. Precyzyjnie określamy wysokość remontu pediatry już na podstawie istniejącego projektu zbiornika, tak samo minimalną cenę na respirator i tak dalej. Także staramy się te pieniądze, które powinien dostać szpital, żeby one rzeczywiście były wydane. Te wydatki są pod kontrolą oczywiście. Pierwszą i podstawowym problemem tego szpitala jest to, że obniżono przez lata kontrakt dla tego szpitala do poziomu poniżej brązowa, a do poziomu 50% Bartoszek, do poziomu 60% Giżycka. Do tego szpitala brakuje kontraktu za około 2 miliony. I ma rację dyrektor szpitala, mówiąc o tym, że staniemy przed problemem, a to staniemy przed problemem o to taki, czy będziemy reglamentować ograniczać szpital po to, żeby on sprostał tym kosztom, które przez lata sprowadzono do takiego poziomu i nikt teraz nie odda i nikt nie dołoży tak łatwo. Czy powiat dopłaci za niektóre procedury w tym szpitalu. I to jest pytanie, przed którym za chwilę staniemy, jeśli chodzi o szpital. Natomiast jeśli chodzi o wnioski szpitala, o te 5 milionów, ja przypomnę tylko jedną rzecz, albo dwie. Jedna to tam wyraźnie było zapisane, że będziemy przychodzić z konkretnymi projektami, a to jest konkretny projekt pana dyrektora, jest to poparte projektem pediatrii. I planowaliśmy, że od czerwca, bo taki jest najlepszy czas, pediatrię w stanie będziemy robić. Otóż, drodzy Państwo, ja odpowiem później jeszcze przy okazji dyskusji na temat, czy mamy budżet, czy nie. Drodzy Państwo, otóż spowodowaliście sytuację taką oto, że zarząd nie może wystąpić do Rady o dotację dla szpitala. I to jest sytuacja spowodowana uchwałami Rady. Dziękuję. Pan radny Malecki. Pan 5 milionów odrzucił w projekcie, który był przygotowany przez zarząd. Żądaliście na swoich komisjach, żeby pan dyrektor konkretnie przedstawił, na co mają iść te 5 milionów. I wy teraz bez przerwy co miesiąc to samo powtarzacie, że wy to chcecie zrobić, tylko wy tego nie robicie? Przecież to jest szczyt hipokryzji.
Pan dyrektor wyraźnie przedstawił listę, na co są potrzebne te pieniądze. Odrzuciliście to i teraz co miesiąc jest już półrocze i pani radna martwi się, że co będzie ze szpitalem? Tego szpitala zaraz nie będzie, bo pan dyrektor wyraźnie dzisiaj powiedział, że jeżeli nie damy pieniędzy na rzeczy podstawowe, które grożą, że zamknie się szpital, to może tak być, że pani nie będzie myśleć o przyszłości, tylko o teraźniejszości, że za miesiąc tego szpitala już może nie być. Pani jeszcze rękę podnosiła za tym, żeby te 5 milionów dla szpitala nie dać. I o czym państwo w ogóle mówicie? O czym? Niech ludzie wiedzą, że to, co wy tu wygadujecie co sesję, to po prostu szczyt hipokryzji. W styczniu był przygotowany projekt budżetu, gdzie było 5 milionów, gdzie jeszcze pan przewodniczący Komisji Zdrowia złożył wniosek, żeby zdjąć to z Komisji Zdrowia, żeby zdjąć to w ogóle z Rady, bo nie ma na co wydać pieniędzy. No ludzie, o co wam właściwie chodzi? Czy wy chcecie, żeby ten szpital był, czy nie? Słyszę tu wylewanie krokodyli. Bo na szpital pomoc była przewidziana, a teraz mówi się brak wniosku zarządu na pomoc dla szpitala. A tu jeden z przedmówców mówił, że kto ma większość, ten dyktuje warunki. Teraz mówi, że zarząd dobrze da. A pozwolę sobie przypomnieć, że wnioski w sprawie zmiany budżetu, wprowadzania nowych inwestycji i bez wiadomości, bez opinii Komisji Budżetowej, bez wiedzy zarządu, wprowadzane tu było na tej sali. I to kłamstwa wysyłane pod publiczkę, jak ktoś z boku posłucha, niezorientowany, może w to uwierzy. Ale większość, mi się wydaje, ludzi powoli dojrzewa do tego, żeby realnie oceniać sytuację w tej Radzie. Dziękuję. Cokolwiek się tutaj powie, następuje jakiś taki atak, wyzywanie od hipokrytów i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze wobec tego raz przypomnę, owe 5 milionów było wstawione do budżetu dotacji celowej, określeń celowej, bez określenia celu. Takie coś nie może być. Nie było. Takie nie coś było. Nie może, będziemy się tego, bo nie było. Nie może takie coś być, ale nawet gdyby, proszę pomyśleć, nawet gdybyśmy to wstawili do ówczesnego budżetu bez określenia konkretnych celów, to i tak musiałyby następować konkretnie następne uchwały wskazujące i konkretny cel dotacji. To już teraz czyli nic by się nie zmieniło, nic by się nie zmieniło, ponieważ zarząd, nie sądzę, żeby zarząd występował z jakimiś wnioskami o konkretną tą dotację, bo nie występuje z żadnymi konkretnymi projektami uchwał, jeżeli chodzi o dotację. Oczywiście, panie radny Malecki, że to jest hipokryzja. I jest to hipokryzja, dlatego że spowodowaliście usunięcie, bo myśmy przygotowali te 5 milionów i to było dokładnie tak samo jak rok wcześniej. I to była kwota zarezerwowana po to, żeby nie powodować kolejnych wyliczeń, wskaźników i innych rzeczy. Kwota zarezerwowana dla szpitala. Natomiast druga hipokryzja jest taka, a to, że nie możemy jako zarząd, spowodowaliście to swoimi uchwałami 20 marca, 18 stycznia, 20 marca i 27 kwietnia, spowodowaliście to, że my dzisiaj żadnego wniosku o dotację, żadnego nowego wniosku inwestycyjnego, nie możemy, możemy przyjąć darowiznę, nie możemy jej przeznaczyć do jednostek. I możemy również, jeśli chodzi o dotację jakiekolwiek do jednostek, nic nie możemy zrobić, nie możemy zmienić tego, co jest. I tylko tyle. I nikt mi tutaj, możemy sobie teraz dyskutować, poczekamy dzień czasu, jutro przyjdzie potwierdzenie tej sytuacji z Rio. Dziękuję bardzo. Mówię i ode mnie pesymizmem, ale ja jestem naprawdę mocno zmartwiona tą sytuacją, która się pojawi gdzieś tam w przyszłości. Bo jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że rozmawialiśmy o 5 milionach, o dotacjach celowych dla szpitala, o wsparciu i pomocy konkretnie na konkretne cele, czyli na, tak jak pan mówił, na sprzęt, na remont, na realizację inwestycji. Ale możemy stanąć w obliczu, że tak naprawdę zabraknie na utrzymanie szpitala, bo jeżeli byliśmy w 2015 na poziomie 23 milionów, kosztowało nas utrzymanie szpitala, tak? Jeżeli my w tym pesymistycznym wariancie otrzymamy 50%,
i uda nam się startować w konkursach, czy oczywiście w tej całej procedurze łączenia oddziałów i szpitali i tak dalej, no to generalnie nam zabraknie pieniędzy na utrzymanie tego szpitala w takiej formule i w takim, że tak powiem, wyglądzie, w jakim on jest w chwili obecnej. Pani radna Jańczuk, ja chcę Pani odpowiedzieć jeszcze raz, powtórzyć, że tyle lat, ile jestem radną, nigdy w życiu nie byłam przeciw jakimkolwiek pieniądzom, które rada proponowała, czy zarząd proponował. Nie byłam dyrektorem, zawsze ich wspierałam i zawsze wszystkie propozycje, które były, bo zawsze uważam, że są dobre, zawsze byłam za. Nigdy ani razu nie podniosłam ręki przeciw szpitalowi, żeby nie dać pieniędzy dla szpitala. I jeszcze raz powtarzam, że pan dyrektor wyraźnie powiedział, na co mają być te pieniądze. Wyście to odrzucili. Wy teraz macie, nie ma pani wyrzutów sumienia, że pani podniosła rękę przeciw? No to gratulacje, dziękuję bardzo. Ostatecznie radni nie doszli do porozumienia w sprawie szpitala. Szczyt emocji nastąpił po odczytaniu oświadczenia w sprawie pisma starosty Kętrzyńskiego skierowanego do wojewody warmińsko-mazurskiego. W owym oświadczeniu radni opozycyjni do starosty stwierdzają, że zawarte w piśmie argumenty są nieuzasadnione oraz godzą w dobre imię powiatu kętrzyńskiego. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Proszę Państwa, to co byście tutaj stworzyli, to po prostu przechodzi już ludzkie pojęcie. A pokażę Państwu przykłady. Z tego, co tutaj jest napisane, co jest zresztą bzdurą totalną, po pierwsze, to nie tylko pan starosta się podpisał pod tym wnioskiem, tylko nas 8 radnych również do tego się przydopisujemy. I przy tym oświadczeniu proszę naszych, mojego przykład nazwiska nie wstawiać, że ja się pod tym podpisam. Broń Bożej, to proszę w protokole zaznaczyć. Po drugie, Państwo się przypisujecie do samochodów, które zakupiliśmy, gdzie właśnie dzięki Panu Staroście zostały zakupione, gdzie została przez Pana Starostę zorganizowana zbiórka, bo dla Państwa 15 tysięcy nie chcieliście przerzucić i Wy teraz piszecie o tym, że Wy też kupiliście samochody dla osób niepełnosprawnych. Gdzie tak pisze, że myśmy kupili? Proszę Pana, dzięki Wam tego by właśnie nie było. Dzięki Panu Staroście to jest. I to by zupełnie, wszystko odwróciliście kota ogonem. Druga sprawa, przedszkole. Dzisiaj Pani Naczelnik Oświaty przedstawiała i bardzo, szkoda, że tego nie zwróciłam na to uwagę. Przedszkole, którego też nie chcieliście, tu się zapisujecie, że oczywiście tak. Teraz przyjęło 460 tysięcy, mamy więcej subwencji dzięki temu, że mamy to przedszkole. Kolejna sprawa. Proszę Pani Skarbnik, niech Pani potwierdzi. Trzykrotnie Pani Skarbnik składała wniosek do Rady, żebyśmy podjęli uchwałę, bo są błędy, gdzie szkoła w Reszu nie tak księguje jak potrzeba. Oczywiście Wy, bo to nie my, Wy, 11 hamulcowych, to jeszcze raz powtarzam, spowodowaliście to, że jest naruszona dyscyplina budżetowa i Pani Skarbnik musi pracownika zgłosić, ponieważ Wy twierdzicie, że można prowadzić normalne działanie starostwa. Nie można, bo Pani Skarbnik mówiła, że jest źle, 3 razy nam, że tak powiem, radę do tego nawoływała, żeby podnieść taką uchwałę. Nie zrobiliście tego. W związku z tym jest naruszenie dyscypliny budżetowej i Wy to robicie zgodnie z prawem? To jest zgodnie z prawem, że nie zmuszacie ludzi do zwalniania pracowników, bo poobcinaliście budżety? Kolejna rzecz. Wyrzuciliście z uchwały budżetowej, wprowadziliście swoje zapiski, a czy zgodnie z prawem każdą zmianę do uchwały budżetowej nie musi być opinii budżetu Komisji Budżetowej? Już nie pomijając o wszystkich innych. Nie było żadnej komisji, nie było żadnej opinii, bo wyście po prostu tamto wyrzucili, a wprowadziliście swoje. No nie tak było? No Panie Radny Jarosik, no nie tak było? Nie tak było? Nie, niestety. Żadnej komisji budżetowej przy Waszych zmianach, które Wyście wprowadzili, zaproponowali, nie było i to jest już niezgodne z prawem. Wszystkie po kolei można i tym bardziej tym oświadczeniem, to ja jeszcze raz twierdzę, że tym bardziej tu powinien przyjść zarząd komisaryczny, bo niestety, ale z Wami się nie dogadamy i tylko na tym cierpi powiat i mieszkańcy tego powiatu. Dziękuję bardzo.